Cześć, mam na imię Lilia, witam na moim kanale. Dzisiaj nagrałam dla Was jesienny domowy vlog. Teraz dopiero tylko zaczyna się jesień, możemy spostrzegać dopiero pierwsze liście żółte. Dzisiaj spróbuję stworzyć taką przytulną atmosferę, żeby pokazać, że niezależnie od tego, jaka pogoda panuje za oknem, możemy samodzielnie stworzyć sami dla siebie taką atmosferę, która zagrzeje nas w takie chłodne jesienne dni. U nas w domu bardzo zimno, bo jeszcze nikt nie włącza w ogrzewanie, dlatego teraz potrzebuję dużo koców. Z tego powodu właśnie udałam się na zakupy do Pepco i kupiłam parę koców. Oczywiście jesień kojarzy się z żółtym kolorem, kupiłam sobie duży koc nowy, żółtego koloru. Oczywiście jak idziesz do Pepco za czymś jednym, to wychodzisz nie tylko z tym, co planowałeś kupić, a jeszcze z całą siatką innych rzeczy i pomyślałam, że posłałoby kupić jakieś fajne poszewki. Wcześniej nasza kanapa, łóżko była taka szara i na jesień pasowałoby je odświeżyć. No i właśnie żółty koc, nowe poszewki, myślę, że dobrze poradzili sobie z tym zadaniem. Bardzo mi się spodobała ta biała poszewka, taka przyjemna, chcę się je cały czas przytulać. Nic nie dodaje tyle przytulności jesienią jak świeczki, oczywiście. Ostatnio w ogóle uwielbiam ich. Pora na jakieś ciasta, ale tak jak ja teraz na diecie, to nie bardzo mogę sobie to pozwolić. Właśnie niektórzy z Was już zauważyli, że troszeczkę schudłam. To wszystko dzięki keto diecie, czyli diecie z małej zawartością węglowodanów. Ale dzisiaj przygotuję keto deser, taki z wiórki kokosowej, białka i zamiast cukru dam słodzik. Oczywiście słodzik też nie bardzo się poleca, ale jeżeli już coś takiego chce się, to lepiej użyć słodzika. Ja używam erytola, moim zdaniem to jest najlepszy słodzik. Też nie jest zły ksylitol. Oddzielę się białko od żółtka i przed tym jak zbić białko, dodaję troszeczkę soli i troszeczkę słodzika. Później dodajemy wiórki kokosowe. No i już mamy prawie gotowe wszystko. Zostaje się to upiec przy temperaturze 170 stopni Celsjusza na jakieś 15-20 minut i już będzie gotowo. Dzięki za przepis, Agata Adrian, jeżeli oglądacie. Zanim ugotują się nasze ciasteczka, ja przygotuję sobie herbatę. Ostatnio bardzo mi się podoba biała herbata smakowa firmy Irwin. To nie reklama, po prostu polecam, bo naprawdę mi to smakuje. Mam czarną herbatę firmy Basilu, ale chciałabym Wam polecić spróbować zieloną ze smakiem jakimś, nie wiem, kwiatkowym. Naprawdę nie pamiętam, jak dokładnie nazywa się, ale kupowałam to w Lidlu. Jeżeli będziecie w Lidlu, to zwróćcie uwagę, taka bardzo, tam bardzo piękne opakowanie, na których narysowane róże, kwiaty takie różowe, zielone herbatę ze smakiem jakimś kwiatowym. Dzisiaj będę piła herbatę Irving ze smakiem granat i agrest. Aromat tej herbaty mi przypomina szyszę. Piekło się ciasteczka, wyglądają bardzo pysznie i apetycznie. Teraz włączę sobie film jakiś taki o miłości. Będę piła herbatę, jadła pyszne ciasteczka i po prostu pod kocem i to po prostu trzeba wyczuć. Za to lubię jesień. Dookoła ciebie szaro, zimno, a w domu tak przytulnie. Koniecznie musicie spróbować ugotować ten deser, bo naprawdę, jeśli jeszcze lubicie wiórkę kokosową, to na pewno musicie ugotować te ciastko, bo naprawdę przepyszne, pychota. Teraz już przyszła pora na to, żeby po prostu sobie usiąść przy telewizorze i po prostu oglądać jakieś fajne
seriale czy filmy, chociaż u nas nawet telewizora nie ma. Ostatnio mi też przestał działać laptop i dlatego muszę oglądać teraz film na telefonie, ale jeszcze mam komputer, także spoko, bo jakby nie było komputera, to by był pech, bo nie mogłabym Wam już montować filmiki. Jedyny minus, że teraz już w podróżach nie będę miała możliwości Wam zmontować filmik na bieżąco. Oczywiście jesień to też pora na zakupy. Ja lubię robić zakupy online i ostatnio zamówiłam sobie dwie bluzy z AliExpress i byłam bardzo zaskoczona jakością tych rzeczy. Bo zazwyczaj odzież z AliExpress, no nie do końca fajna. Tym razem wszystko okazało się odwrotnie. Wszystkie rozmiary europejskie, czyli jeżeli ja noszę M-kę, to ja zamawiam M-kę, a nie tak, że ty nosisz M-kę, musisz zamawiać 3XL-ki. Cienina, z której uszyte te bluzeczki, bardzo mięciutka. Są te bluzy w różnych kolorach i ja myślę sobie może jeszcze dokupić, bo one są takie uniwersalne. Myślę, że do wszystkiego będą pasować. Jeżeli ktoś będzie chciał też kupić sobie, to zostawię pod filmikiem link na tą stronę, możecie śmiało zamawiać. Musiałam też dokupić sobie trochę obuwia, ale obuwie już kupowałam w sklepach stacjonarnych, no bo jakoś mi się wydaje, że to taka rzecz, którą trzeba mierzyć. Chociaż te buty bardziej tak na początek jesieni, później będę musiała jeszcze dokupić sobie jakieś takie bardziej cieplejsze. No, a ja kontynuuję dzień relaksu i wypoczynku, a jaki relaks bez spa? Do tych celów kupiłam sobie dwie maseczki, jedną na twarz, drugą na nogi. Jedyna rzecz, której mi brakuje w tym dniu jesiennym, w dniu spa i relaksu, to wanny. W domu mamy tylko prysznic, a mi tak chce się położyć się w gorącą wannę i tak po prostu porelaksować. Zaczynam zabieg oczywiście z oczyszczania twarzy. Taką mam maskę. Pachnie czekoladą. A wygląda jak ziemia. Czekolada ma być bardziej brązowa, moim zdaniem. No, nic nie mogę poradzić. Matko! Po tych maseczkach to facetom lepiej tego nie widzieć. I z tym muszę chodzić 15-20 minut. Ja jestem jak afroamerykanin. Oj, spoko. Teraz chodzić z tym. Aż cały Boże. Matka Boska, co to jest? Pięknie, nie? No pięknie. Jeszcze czekać z tym 15 minut. A, coś mi tam zaczyna drapać. Jakbym wylazła z kominu. Z jednym ta maseczka sobie radzi dobrze, to z poprawą humoru, bo jak kiedy ty masz na twarzy to wszystko takie, to nie można po prostu nie uśmiechać się, kiedy patrzysz na siebie w lustro. Jestem szczęśliwa, że już zmyłam tą maskę, bo naprawdę czułam się bardzo tak źle w nią w niej. Wiecie co, jednak coś dała ta maseczka, ale czuję się jak po jakimś takim kwasowym peelingu czy co. No czyli skóra jest jednak taka bardziej jednolita. Na koniec dam trochę masełka. Ze mnie chyba beauty blogger tak średnio, nie bardzo, tak? Właśnie jesienią i zimą chyba skóra najbardziej potrzebuje nawilżenia. Wydaje się, że mniej widoczne się zrobiły te czerwone takie plamy trochę.
Jakby tam naprawdę jakiś kwas był czy co. I teraz kolejna maseczka dla nóg. Jak myję nogi, nie będę wam pokazywać. A jakie to skarpety! Duże! To mój rozmiar był u mnie 36,5. O, wlazło. Patrzcie, a jakby ktoś miał większą nogę, to by chyba już nie dał rady tego zmieścić. Chociaż nie wiem. No jak ktoś ma tak 43, to wątpię. To by było przykro, słuchaj, człowiek kufi, a później okaże się, że nie zmieści nogę w tą maseczkę. Nie? Mi się wydaje, że ta maska będzie fajna dla tych, kto dużo stoi w pracy. Bo ja kiedyś, jak pracowałam na stacji paliw 12 godzin i po zmianie czułam takie zmęczenie nóg i też właśnie kupowałam takie kremy oświeżające i bardzo pomagały właśnie na zmęczenie. Chyba ten filmik wyszedł taki trochę nietypowy dla mojego kanału, ale mam nadzieję, że on wam też spodobał się. Jeżeli tak, to dajcie mi znać. Zostawcie łapkę w górę, piszcie też komentarze. No i cieszcie się jesieni, cieszcie się z każdej pory, bo każda pora roku jest po swojemu świetna. No i dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!